Magdalena Pecka, dobry wieczór. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Jutro na pogodę w naszym kraju wpływać będzie układ wysokiego ciśnienia, lecz napływać będzie do nas ciepłe i wilgotne powietrze. To sprawi, że utrzyma się warstwa inwersji, a więc niebo szczelnie przykrywać będą chmury, z których na południu i w Polsce wschodniej może pokropić słaby deszcz. O poranku tworzyć to będzie w tamtej części kraju opady marznące, również pojawią się mgły. Temperatura w kraju od 1 do 4 stopni. Sprawdźmy, co czeka nas na Dolnym Śląsku. Noc będzie pochmurna, z licznymi mgłami. Na południu regionu temperatura na minusie, minus 2 stopnie w Płocku, Jeleniej Górze, plus 1 w Legnicy i we Wrocławiu. O poranku nadal warunki drogowe będą utrudnione przez liczne zamglenia. Padać nie powinno. W drugiej części dnia mgły pozanikają, nadal zachmurzenie będzie duże, a temperatura dodatnia od 0 stopni w Płocku do 4 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie będzie się wahać i w południe będzie się 1025 hektopaskali, wiatr będzie słaby i umiarkowany, biometr niestety niekorzystny, a warunki drogowe mogą być złe. Na dziś to wszystkie informacje pogodowe. Życzę Państwu udanego wieczoru. Do zobaczenia.